a my powitamy się wiosennie, śpiewając muzyczne trzy schodki pod tytułem Dzień dobry. Teraz wy? Dzień dobry. Słuchajcie, jak u was kolorowo, to i ja na kolorowo poprzybierałem muzyków. Czy widzicie, jakie kwiatki mają na głowach? No właśnie, jeden ma jakieś tutaj tulipana, drugi jeszcze kogoś innego. Dlaczego, słuchajcie, nasi muzycy są dzisiaj tak kolorowi? Jak myślicie? Bo jest wiosna. Dobrze koleżanka mówi. A tak poważnie, to reprezentują na pewną kapelę. Jak myślicie, jaką kapelę? Góralską? Chyba z góry nie przyjechali, bo mieliby czarne kapelusze, na dole kierpce i zamiast smyczka to pan Piotr by miał ciupagę w ręku, nie? A może z Kaszub? Gdzie są Kaszubi? Nad morzem. Nad morzem. Czy mają niebieskie kamizelki przypominające morze? Też nie. Słuchajcie, to z jakiego regionu oni mogli przyjechać? Słuchajcie, a Łomża w jakim regionie leży? Wiecie czy nie? Bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, ale tak jakby bardziej jeszcze uszczegółowić to nasze położenie. Jakbyśmy wyszli na podwórko i zaczęli zaczepiać tych ludzi, którzy chodzą pod naszym przedszkolem i mówili, do jakiego regionu zaliczymy Łomżę, to powiem wam, że na pewno wszyscy by jednakowo nie odpowiadali. Jeden by mówił, Mazowsze, Warszawa, już my tutaj niedaleko Ostrołęki, to prawie Warszawa, prawda? Drudzy powiedzą, przecież nasze województwo jest podlaskie, stolica województwa Białystok, więc Podlasie, prawda? A niektórzy powiedzą, ale zaraz, tutaj jadąc do Nowogrodu mamy tylko 12 km i już są kurpsie i kurpsie za rzeką. Więc możemy powiedzieć, że do Kurpi, prawda? Ja tak uważam, że najbliżej nam właśnie do regionu kurpiowskiego, dlatego zaprosiłem taką kapelę Ala Kurpiowską. Zaraz wam powiem, dlaczego Ala Kurpiowską. Ponieważ, moi drodzy, czy ktoś z was był w skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie? O, pani była. No to ja zachęcam, żebyście wy również zaprosili swoich rodziców teraz na wiosnę do skansenu kurpiowskiego. Jak traficie na niedzielę Świętego Rocha, to jeszcze zobaczycie właśnie grającą kapelę albo prawdziwego kowala, który kuje nam podchody dla konia, a raczej teraz to chyba bramy. Zobaczycie chaty kurpiowskie, no i oczywiście wszystko, czym posługiwali się kurpie. No, komputerów tam nie będzie raczej, ale słuchajcie, będzie dużo różnych innych ciekawych przyborów, więc zachęcam, żebyście wybrali się do skansenu kurpiowskiego. A dzisiaj, słuchajcie, muzycy zagrają muzykę kurpiowską, no zresztą sami posłuchajcie.